Halo, dzień dobry, dzień dobry, witam, witam. Kolejny wyjazd, piękna pogoda. Jedziemy na tak zwane złomowisko. Jak zwykle zobaczyć, co jest nowego. Potrzebuję lampę do przednią, reflektor do laguny, krowy lawet i przy okazji zobaczymy coś świeżego. Mam nadzieję, że będą jakieś takie powyżej 2012. Czekajcie, dobra, 13, żeby no to się opłacało tam mam do tej Polski na części zawieść, żeby było czym handlować, bo wiadomo, te dosyć świeże auta, bo nie mówię o tych 17 i 18, bo to do tego to na razie dostępu nie mam, podkreślam, na razie dostępu nie mam. I no i zobaczymy, no może coś będzie, jakiś tam Audi kolega szuka. Waldek, części te chcesz, te silniki, to ci poszukam też. Kolega z Irlandii, coś się nie odzywasz, tam napisz e-maila. Nie wiem, czy już sobie kupiłeś to, co miałeś kupić. Ale daj znać, odezwij się. Mercedesa, tą gałkę do skrzyni, do biegów, zmiany biegów. Też poszukam ci, kolego. To Mercedesa ty szukałeś, także mam to, pamiętam o tym. Jeszcze kolego tam, zrób mi zdjęcie tych wtrysków, co tam pytałeś, miał te wtryski. To ja obejrzę, zobaczę, coś tam jest. To wiadomo, nie tego nie wyjmowałem nigdy, bo to jest taka niewiadoma trochę, bo wiadomo, to może by chodzić, może nie chodzić. Chyba że to będzie tanie tam, chyba że to będzie po 15 funtów czy 10, to zaryzykuję i może ci załatwię. Ale mówię, jak będą duże sumy, to nie chcę, bo później będzie się spinać, że oszukałem was czy coś. Także ogólnie zainteresowanie jest tymi częściami, także jak widzicie, teraz za bardzo czasu nie ma, bo pogoda fajna, to przekomis ogarnąć. Ale postaram się jakoś filmik chociaż raz w tygodniu wam zrobić, żebyście mieli na świeżo, co tam jest. Także dzięki jeszcze raz. Wiadomo, subskrybujcie, bo to jest ważne, żeby tam chciało się jeździć na te złomy. To też jest robota, to nie jest tak, że sobie włączasz filmik i jedziesz i później to w 5 minut już masz na YouTubie. To trzeba zmontować, to trzeba wszystko ogarnąć, żeby to jakieś wyglądało, a nie tam takie wiśniackie, to ja nie lubię. To musi wyglądać w miarę, ja tam nie jestem profesjonalistą, ale troszeczkę, żeby to wyglądało. Także jak mówię, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Hej, hej! Uszkodzone. Coś może będzie świeżego. Lekko uszkodzone, czyli no takie, które nadają się do rejestracji. Mamy trójkę. 10 rok. Teraz zobaczymy, co ma uszkodzone. Dosyć ładnie wygląda. Teraz nic nie idę, żeby było. Jest cała. Teraz zapytam, jaka cena. Jak tu jest druga? 2005 rok. 320D. To jest na skórze. Czy
czyściutka, ładna w środku, elegancko. No, wszystko jest. Tak powinno być, nic nie pogryzione, podrapane. Tak jak lubię. Zapytam się o cenę. Ile to? 2005 rok. To wiadomo, no trochę nie jest najświeższa. No ale spoko. Przyjmę, ile kosztuje. Ta jest ładna. Zamówiłem. Ten 10 rok. To wiadomo, nie ma skóry. Ale jest M pakiet. Też ładna w środku. Tu ma welur, pół weluru ma. No takie spoko. Też się zapytam, bo mówię, 10 rok to jak nikomu się nie spodoba, to pewnie będzie dla siebie. Zobaczymy dalej, zobaczymy dalej. No jeszcze. Clio. Te sześciutki ładne. Ta BMW 10 rok. Właśnie rozmawiałem z nim. On chce 5000 funtów. Także będę musiał to sprawdzić. Chyba trochę dużo. No ale ładne auto, wiadomo. No za ładne trzeba więcej zapłacić, nie? No dobra, wracamy do tego Mercedesa. Co mamy? 320 CDI. Tu jest lekko uszkodzony. 12 rok. Dosyć ładny. Czy dosyć ładny? W środku jest igła, nie? Wszystko jest idealne. To jest idealne. Ja mam 12 rok, to wiadomo. Nie jest za stary. No i to jest już facelift. Czyli wiadomo, że jest tutaj z przodu, mamy inaczej. Tu jest trochę uszkodzony. Tam się, że to nie będzie problemu. I tutaj troszeczkę jest. Także coś to. Macie znać. Hej, hej. Thank you.